tropie przyjaciół znaleźć chcę. Potworów ocalenie to właśnie nasz cel. Za nami chodź do Monster High. Usłysz nas. Chwamy wszystkie mary, zjawy, duchy też. Upiory i potwory, by w szkole spotkać się. To przygodę nasz upiorną. Monster High. Przygody drużyny upiorków. Upiorny początek. Pajek! Co słychać? Drakuloro, chyba w końcu to załapałam. Gotowa? Mówiłam, że dam radę. Claudine, jesteś jedynym wilkołakiem na świecie, który potrafi przybić wampirzą piątkę. No, dalej. Spóźnimy się na potworną historię. Drakuloro, Claudine, chodźcie tu. Trzymamy dla was miejsca. No dobrze, uczniowie. Ufam, że przeczytaliście zadany tekst o znaczących rodzinach wampirzych na przestrzeni dziejów. Tak? Panie Drakula, nie mogłem przeczytać tego tekstu, ponieważ przypadkowo wziąłem przez pomyłkę podręcznik Dusa. O, ja tak samo, bo wziąłem książkę Rejta. Ci z was, którzy raczyli przeczytać tekst, powinni być zaznajomieni z historią królewskiej rodziny Van Bat. Nie wyobrażam sobie, jak to jest być częścią tak potężnej rodziny. I jako dziedziczka królewskiego rodu mogę ci powiedzieć, że jest całkiem fajnie. Ludzie robią, co tylko chcesz. Dają ci prezenty. Zdecydowanie polecam. Tato, panie Drakula, wampiry żyją tysiące lat. Czy to nie znaczy, że członkowie rodziny Van Bat ciągle mogą się gdzieś ukrywać? Dobre pytanie, Drakuloro. Ale rodzina Van Bat praktycznie zniknęła, kiedy ludzie przybyli do Transylwanii. A co z tymi plotkami o tajemniczej księżniczce Van Bat? Według mnie są wyłącznie tym. Plotkami. Gdyby księżniczka Van Bat mieszkała w Transylwanii, z pewnością byśmy o tym wiedzieli. A jeśli te plotki są prawdziwe? Co jeśli ona tam jest? Całkiem sama? Może użyjemy potworolokalizatora, żeby ją odnaleźć? Potworo czego znowu? Potworolokalizatora. Namierzy dowolnego potwora na świecie. Po prostu mówisz imię potwora, którego szukasz i cyk, teleportuje cię prosto do niego. Dzięki niemu Drakulora znalazła mnie i Cleo i praktycznie wszystkich uczniów tutaj. Jeśli księżniczka Van Bat gdzieś tam jest, zasługuje by wiedzieć, że jest mile widziana w Straszyceum. Doceniam twoją troskę, Drakuloro. Ale nawet jeśli księżniczka istnieje, nie znamy jej imienia. A bez pełnego nazwiska potwora, potworolokalizator nie będzie w stanie go znaleźć. Dobrze, przejdźmy do omówienia sławnych duchów i widm z końca XVI wieku. To jest to... Van Bat! Zaginiona księżniczka, ekstomorf! A dokąd to zamierzasz się teleportować o tej porze? Do Strachaterii? Na szklankę wody? Teleportacja jest o wiele szybsza od chodzenia. Te wszystkie schody... Drakuloro? Zamierzałam poszukać księżniczki Van Bat. Jak niby chciałaś ją odnaleźć? Potworolokalizator nie zadziała bez jej imienia. Nieprawda. Właśnie odkryłam, że jeśli wiem parę rzeczy o potworze, to, że jest wampirem i księżniczką, potworolokalizator teleportuje mnie w jakieś miejsce blisko księżniczki. Jakieś miejsce blisko? Bliziutko. Więc innymi słowy, nie masz pojęcia, dokąd trafisz. Ale ani trochę nie. Drakuloro, jesteś moją córką, strachem mojego życia i zwyczajnie nie mogę ci pozwolić teleportować się w tajemnicze miejsca tak całkiem samej. No to nie ruszę całkiem sama. Co to jest? Co to za uśmieszki? Mówiłeś, że nie mogę szukać księżniczki Van Bat sama. Zatem, jak widzisz, już nie jestem sama. Jeszcze raz uśmieszki. Drakuloro. Tato!
tato, to jest ekipa najzdolniejszych super upiorek, jakie znam. Franki jest bardzo mądra, Laguna jest niesamowicie wysportowana, a Claudine jest odważna i zdeterminowana. A ja mam to wszystko i cóż, siebie. Tato, pamiętasz, jak wyglądało nasze życie, zanim stworzyliśmy Straszyceum? Byłam samotna. Zamknięta w swoim pokoju, zupełnie bez żadnych przyjaciół. Ale teraz mamy swoje miejsce na ziemi. Jeśli istnieje wampirza księżniczka, to pewnie czuje się tak, jak kiedyś ja. I zasługuje, by wiedzieć, że jest szkoła potworów czekających, aby powitać ją w domu. Dobra jest. Czy będziecie opiekować się sobą nawzajem? Tak! I czy obiecujecie stosować kaski, kamizelki ratunkowe i krem do opalania? Tak! Okej, możecie iść. Ale najpierw poczytamy księgi. Hej, powiedziałem, że możecie iść. Okażcie trochę entuzjazmu, a? Tak, czytamy księgi. Zgromadziłem wszystko, co wiemy o królewskiej rodzinie Van Bat. Gdzie mieszkali, historia rodziny, ostatnie znane miejsca pobytu. Jaki porządek. I ten zapach nowego segregatora. Van Batowie żyli w Transylwanii przez stulecia, więc zapewne tam zabierze was potworolokalizator. Ale pamiętajcie, możecie się znaleźć gdziekolwiek, więc bądźcie czujne. Jakieś pytania? Tak. Czy za ratowanie zaginionych wampirzych księżniczek należą się dodatkowe punkty? Mojej średniej z zajęć szalonej nauki przydałaby się pomoc. Odpowiadasz za to. Van Bat? Zaginiona księżniczka Exto Monstrum! Udało się! To znaczy, że księżniczka Van Bat istnieje! Halo! Księżniczko Van Bat! Poczekajcie! Ten zamek z pewnością należał do Van Batów. Patrzcie! Na co mamy patrzeć? Tutaj, na drzwiach, to rodzinny herb Van Batów, albo jego część. To było w segregatorze pana Drakuli. Nie czytałyście go? Przejrzałam go. Dzięki, tato. Spójrzcie na to miejsce. To jak cofnąć się w czasie do innego stulecia. No nie wiem, Drakuloro. Wygląda na to, że nikt tu nie mieszka od lat. Ale kiedyś mieszkali tu Van Batowie. Rozdzielmy się i poszukajmy. Może znajdziemy wskazówkę, dokąd mogli pójść. Hej, upiorki, spójrzcie na to. Ta torebka na serio wymiata, Cleo. Ale naprawdę uważasz, że to czas na strojenie się? Ta torebka jest z ostatniego sezonu. Wiem, mam takich 5, co oznacza, ktoś tutaj mieszka. Cleo! Musimy zbadać, dokąd to prowadzi. Prowadzi na zewnątrz. To zjeżdżalnia, która odesłała mnie poza teren zamku. Miejcie oczy szeroko otwarte, bo tu są... Okej, mam tego dość. One są wszędzie! Przedostańmy się do drzwi, dziewczyny! Wyraźnie nie chcę, żebyśmy tu były. To nie ma sensu. Jestem wszędzie mile widziana. Ciekawe, czy to upiorka, której szukamy. Drakuloro, przybijmy tę wampirzą piątkę jeszcze raz. Tu i teraz? Zaufaj mi. Tylko wampiry znają tę piątkę. Skąd wiecie, jak to się robi? Bo moja najlepsza straszyciółka jest wampirem. Chwila, kumplujesz się z wilkołakiem? Jak to jest możliwe? Wiesz, tak już właśnie jest w Straszyceum. Straszyceum? Tak, pomyśl o miejscu, gdzie wszystkie odmiany potworów i upiorków żyją w przyjaźni pod jednym dachem. Każdy jest mile widziany w Straszyceum. No i mamy całkiem niezły taco wtorek w Strachaterii. Ukrywałam się tu całkiem sama tak długo. Wiem, jak się czujesz.
Ale Straszyceum wygląda na miejsce, do którego bardzo chciałabym trafić. I wybaczcie tę akcję z pułapkami. O, nie martw się, nic takiego. Dobrze, upiorki, mam na imię Fangelika i jestem gotowa pójść do Straszyceum. Straszyceum Exto Monstrum! Hej, Pajek! Zdaje się, że nowa potworka świetnie sobie radzi. Szczerzy kły od ucha do ucha cały tydzień. Nie wiem, jak wam dziękować za pomoc w jej znalezieniu. Nie dokonałabym tego bez was. Kiedy tylko chcesz. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Mówisz to serio? Bo szukanie Fangeliki dało mi do myślenia. Gdzieś tam w ukryciu są tysiące zaginionych upiorków, czekających, by je odnaleźć. Zamierzam je wszystkie odszukać i będzie mi potrzebna wszelka możliwa pomoc. No sama musisz przyznać, tworzymy całkiem strachastyczną ekipę. I jesteśmy jak profesjonalne poszukiwaczki przygód. Och, przyda nam się nazwa i piosenka przewodnia, och, i specjalne ruchy bojowe. Może powinnyśmy zacząć od nazwy? Jakieś pomysły? To może Drużyna Upiorków? O, Drużyna Upiorków! Mówię poważnie. Zdecydowanie potrzebujemy własnej piosenki przewodniej. Przygodę nasz upiorną. Monster High. Przygody drużyny upiorków.